test. Don't know how to counter Inferno 9 with Cinch to an Amumu 2? Yeah, I don't know, man. Maybe I should have just kept playing with Inferno, sorry, with the Olaf. At some point I had 7 Olafs, and I just sold them when I got Lux 2, and transferred the items for him. Maybe I was just baited by the Shadow Lux, but at the same time, if you have a Shadow 2 Lux, you play it. It's just too easy, and it's just too powerful. But maybe I should have kept the Olaf and tried to get him to gold Olaf and play him instead. Yeah, I didn't have GA, that's true. I could have built it actually at some point after I already equipped him with 3 items, but I think it was important to just be aggressive in the lobby because I was on such a win streak. So I preferred to have an Olaf that just crushes everyone. Oglądasz Ajema? Jak mam czas, to oglądam. Drugie miejsce, Aurelius. Na Inferno 9 przegrałem. Like, I couldn't use Crystals anyway. Crystals is useless against Inferno, so that made no point. So I didn't go into that direction as well. Ile LP? 37 czy coś takiego było? Weird round. Zajebisty zasob dla Olafa. Moglibyśmy dać armor na Maokaja, zacznę. To jest 6. Hala 91. Czekaj, no i na chwilę. Hala 91. Jesteś Polakiem czy nie? Bo nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku mówić. Dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału. Dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko ok i dzięki tobie jesteśmy coraz bliżej tego, żeby kanał stał się samowystarczalny, więc dziękuję ci bardzo. A oprócz tego sobie mam taką świecką tradycję. Za każdym razem, jak ktoś nowy subuje kanał, poprosiłbym, żeby się przedstawił, więc jeśli miałbyś ochotę powiedzieć coś na temat samego siebie, to byłoby super. Polska? No to super, dzięki bardzo. Always bring broom. No nie, bez sensu. Musimy wjechać na karuzelę z 20 golda.
Vera... Poczekaj sekundkę. Najpierw muszę zrobić karuzelę i zaraz zrobimy koło. 15 golda mam w tej chwili. Armor, miecz. Dobra. Tak, lepiej. Druga Leona. Nas ustroluje, jak zwykle. Sprzedaliśmy Varusa, bo chcemy mieć po prostu 30 golda w tej chwili. Słuchajcie, koło dla Wery! Koło dla Wery! Jedziemy. Uwaga, uwaga. Czy będzie jakaś wygrana? Duża, mała? A może nic? A może coś? A może nic? Bardzo blisko do średniej nagrody, ale niestety wszystko mi jedno z tego powodu. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, bardzo, bardzo. Zapraszam następnym razem. Zbieranie 30 punktów tysięcy. Czeka. Wszyscy cię kochają. Następnym razem uzbierasz. Będzie nagroda. Co tu się dzieje w ogóle w tej grze? Jakiś wysyp asasynów nagle. O kurde. Okiku. Noriaki Kasaki? O kurde. No to teraz se wskoczyły asasyny. Kurde, nie mogę dać jej RFC, bo Lipton. Ona nie będzie skakać, jak ja na RFC. Trochę bzdura będzie wtedy. To jest beka śmiechu. Co ten del tych pająków narobił? Przepraszam, on miał tego? Miał Shojina na tym Malzaharze?
się Ola nie wierzę trafił. Co biega tutaj w tej grze dzisiaj? Co? Co tu się dzieje w ogóle? Jakie dziwa Janek na razie. Niech trochę dłużej wytrzyma. Nikt nie gra berserkerami, nie? Kurde, ja bym się... Taka spatula na asasyna Olafa byłaby super. Ale jego backline zginął szybko. Dobre bomby rozdajemy dzisiaj. Jak gierki dzisiaj? Wróciliśmy do Mastera, teraz 67 LP mamy. Jest Olaf, ale ma przedmiot. To do dupy. Nie potrzebujemy takiego. Bloodfirst na Olafa nie jest potrzebne. Z czego ta muzyka? To jest muzyka Brauma, którego oczywiście teraz znaleźć możemy, jak już sprzedaliśmy. Jakie najlepsze trzy itemy na Olafa? GA, RFC, Hand of Justice, Assassin. A co jeszcze by się przydało? Last Whisper, jeśli nie grasz desertem. W sumie jak nie grasz desertem, to trzeba mieć Last Whisper. Siema Pritson, pamiętaj, że Vita mówi tylko gospodarz, więc... Nu! Kurde, i tak chyba powinniśmy wygrywać jeszcze. Nie widzę sensu chyba teraz levelować. Jestem przekonany, że nikt tutaj nie będzie pivotował w Olafa. W tym lobby. Przecież ci ludzie są tak sforsowani po prostu, że koniec świata. Możemy tego nie wygrać. Chociaż w sumie... Chyba jednak wygramy. Czy ten Maokai jest niezabijalny. On jeszcze... Jemu jeszcze się GA nie odpaliło. Słuchajcie... Na 1000000% trafimy Woodland Lux. Po prostu widzę, że gra ewidentnie mi ciśnie, żeby grać Woodlandami.
Więc na bank wpadnie Woodland Lux. Jako, że 6 Woodlandów to generalnie to jest bait, chyba że masz wszystkie na złotą. To wtedy nie jest baitem, ale tak to jest generalnie baitem. Jest kolejny łuk. Tak robimy. Co on teraz zbierał złoto ogólnie? Okej. Okay. Jak nie wpadnie, to dajesz 5 gifted subów? A jak wpadnie, to wy wszyscy subujecie. I co wy na to? I co teraz? I co teraz? Mówiłem! Przepraszam, chyba... Mówiłem! Że będzie! Bobby Legar od razu będzie kontynuował subskrypcję. Myślę, że to jest jakaś beka w ogóle, stulecia. Tylko, że mam kijowo roz... Rambi też kontynuuje subskrypcję. Nie wierzę w ogóle, co się dzieje tutaj. No jest to słabe, ale beka gra, fajnie. Beczułka gierkę, panowie i panie. Po to się jest streamerem, żeby za takie gierki robić, nie? Co ja mam za przedmioty? Miecz i łuk. Vera też kontynuuje subskrypcję. O, hype train się odpalił tej. Zobaczcie. W 10 grach w TT wiedziałem, że to nie jest RNG. No widzisz. Aixel z Twitch Prime'em. O, mamy Hype Train. Pierwszy raz na tym kanale chyba mamy to Hype Train. Tak mi się wydaje. Czekajcie. Zrobię rundę tylko. Nie no, beka śmiechu jest po prostu. Beczka śmiechu jest po prostu. A nie, Twitch Prime. AXL1, dziękuję ci bardzo za subika. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko ok, ale w ogóle beka, gra stulecia. Dzięki bardzo za wsparcie kanału. Słuchaj, mam taką świecką tradycję w ogóle. Za każdym razem, jak ktoś nowy subuje kanał,
poprosiłbym, żeby się przedstawił, więc jeśli miałbyś ochotę powiedzieć coś na temat samego siebie, to zapraszamy. Od dłuższego czasu już jestem na kanale, no i super. Dobra, słuchajcie, nie wiem, puszujemy, przecież to w memy idziemy. I subik Inkwizytor! Oczywiście, Lunoniel, że możesz się przedstawić, mistrzu. Dajesz. Ale teraz mamy, słuchajcie, Inkwizytor! Mega dziękuję bardzo za subika, po raz pierwszy w ogóle. Mamy, tak jak mówiłem, mamy taką świecką tradycję. Za każdym razem, jak ktoś nowy subuje kanał, to prosimy, żeby się przedstawił. Więc jeśli chciałbyś powiedzieć coś na temat samego siebie, to zapraszamy. O kurde, a teraz Mishix! Mega dziękuję za subika. Kurna, czekajcie, bo za szybko jedzie. Moment. Ja jebio. Co się stało? Teraz czarne mango. Czekaj, bo co? Moment. Inkwizytor, dziękuję ci bardzo za subika. Słuchaj. Dzięki bardzo. A potem mamy, słuchaj, czarne mango z pociągiem. Teraz jest raptory, więc nie ma nic do oglądania. Dajcie chwilę. Dzięki bardzo. Kto tam zgiftował? Sean Bain zgiftował dla czarne mango. Dziękuję ci, mistrzu, za wsparcie kanału i czarne mango też, żebyś chciał przedstawić, to byłoby super. Siema. Level 3 hype train, tak w ogóle. Ty, w ogóle to jeszcze złota paka nam tu wypada. Co się dzieje? Szpatulson, what? Ile my gramy magów tutaj? Ty, no trzech magów moglibyśmy zagrać. Moment. Assassin. Kuźwa. Co by się tu najbardziej przydało? Maglux chyba najbardziej, co? Jakbyśmy mieli na drugim poziomie. Kurde. Że te asasyny też pomagają. Fuck. No oczywiście, że teraz się pojawił. Na pewno tak. Tu. Może Shogun ewentualnie i Assassin? A, tak zrobimy. Co jest? Przegraliśmy walkę? Nie! Nie fart. Nie możemy zrobić asasyna, tylko Blade Master musimy... A ja zaraz jestem idiotą. Dobra, kitsym. No nie zagraliśmy najlepiej, ale jest okej. Kha'Zix. Dobra, kit z tym. Śmieszna gierka. Top 4 jest zrobione. Filmik na YouTube'a jest.
Ocean 1 nam jest do niepotrzebne do czegokolwiek. O, to teraz najlepiej. Zaraz zrobimy jeszcze subiki. Muszę się zastanowić, co ja mogę tutaj zrobić jeszcze. Czemu bez rekerów nie grasz? Ty, mam ci dać bana, Vince? Śmieszne ci? Śmieszno ci, śmieszku? Me. Moment, co jest? Co? Hype train na poziomie drugim? Tam ma w ogóle złotą kindred. Wiem, subiki były, zrobimy po zakończeniu gry. Teraz trzeba się skupić, żeby wygrać tą gierkę. Czemu nie gram trzech magów? A, bo zdecydowałem co innego. No! Ci jest syn chyba i tak lepsiejszy, powiem ci. Wydaje mi się, że ci asesyni tak lepsiejsi. Nie zabiję mi... Fuck, Niko. No, z tym złotym Jaxem jest problem generalnie. Zdecydowałeś się na Blade Master z Patuli? Nie, zrobiłem Shodjina po prostu i wyszedł Blade Master i tak sobie. A, teraz możemy zrobić subika. A, Shakun. Shakun. 325, dziękuję ci bardzo za suba. Pierwszy też raz, o, wielki pajączek. Bez nóżek i bez rączek. Dzięki za subika, Miszczu, za wsparcie kanału. Witamy. Nie wiem, czy długo oglądasz, czy nie. Mam nadzieję, że podoba ci się, co robimy na kanale. No i to tyle. Jakbyś chciał się przedstawić, to byłoby super. Tak, wiem, Maniko. Teraz mamy dwie srebrne lux, tak w ogóle, nie? Szkoda, że one nie są druidami, tak w ogóle. To w ogóle byłaby taka. Teraz... Tak bym użył na Niko. Kupi DS LB? LB lepszejsza. Imo. Od pierwszolewielowej Lux. Tyle stanów, że się w głowie nie mieści.
Blademaster albo Desert, ten Blank? No nie. No nie, słuchajcie, dodam sobie teraz na przykład Renektona tutaj, tak jak miałem przedtem, mam Deserta, fajnie, że mam Deserta, ale przez to mam dwie postaci mniej. Ja dostaję dwie LeBlanc. Dwie LeBlanc. Zamiast wstawiając jedną LeBlanc, wstawiam dwie LeBlanc. Więc mam cztery LeBlanc. Każda z nich ultuje i robi stana. I to jest dopiero przegięcie pały. Albej ultuje? No, jak trafi, nie? Tak trochę taki brand z niej. Niko tutaj gdzieś? Nie ma Zephyra dla ciebie, kolego. Blademastera mogę też wziąć, ale on by chciał Zephyra, więc nie ma szans. Ta gierka będzie na YouTubie. Na 1000000%. No trudno. Wygrywamy bez złotej Niko. Jaki koleś!